Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew, otwarta beta. I co się zmieniło właściwie w stosunku do pierwszej bety, zamkniętej bety The Crew? Wiecie co? Przede wszystkim widzimy tutaj na samym starcie już graczy. Zobaczcie. Jakiś gold medal. Aha, to jest. To jest akurat gracz komputerowy, ale miałem już sporo takich graczy typu graczy multiplayerowych. Po prostu żywych ludzi, tak? Tutaj mam jakiś skill challenge. To jest właściwie początek. Ja przed chwilą odebrałem tego Camaro. To nie jest jeszcze mój samochód. O, tu był jakiś Dawid. Dobra, olejmy ten taki skill challenge. Zdobyłem srebro. Tak, gram od nowa. Ja już wcześniej uczestniczyłem w tej becie, oczywiście, więc dostałem jakby klucz gry. Teraz automatycznie, po prostu mogłem sobie pobrać patcha. Ten patch mi automatycznie. Wow! Są ludzie czy nie? Nie jestem pewny. Chyba nie. Ej, czemu oni. Ej, oni przyspieszają wraz ze mną. Coś zostało dodane do tej gry, bez kitu, ale nie jestem pewny, co to było. W każdym razie też nie jestem pewny, czy to byli ludzie w ogóle. Ale. No po nikach tak ciężko stwierdzić teraz, bo mają takie niki bardziej komputerowe. No nieważne, w każdym razie już mijałem kilku graczy takich multiplayerowych, więc spokojnie. Teraz tak, jak już mówiłem, pobrałem sobie patch do tej gry, który mi usunął wszystkie moje zapisane wcześniej osiągnięcia i tak dalej. Wobec czego muszę wszystko przechodzić od nowa. No ale to mi też da okazję do tego, abym przetestował sobie inne samochody, bo na początku też jest kilka innych do wyboru. Być może uda się uzbierać na Nissana Skyline'a. Wow, to by było coś, co nie? Ale dobra, tutaj już mamy zawody, do których muszę sobie dojechać. Okej, i jestem na miejscu. Jedziemy solówkę. Właśnie, tak się zastanawiam, czy rzeczywiście. Ja jadę w Camaro, tylko takim nieźle podrasowanym już. I on. Ten samochód w ogóle nie wygląda już jak Camaro nawet. Lecimy. Mam tu dosyć mocnych przeciwników, zobaczcie. Jakiś Mercedes. Nie wiem, czy to SL65. Nie, to nie jest SL65. SL65 wygląda trochę inaczej, jest szerszy, ale na pewno z przodu jedzie. Wow, ale się ktoś rozbił. Z przodu jedzie na pewno Ford GT. Oraz coś jeszcze. A, Skyline, no tak, wow! Ale dałem. Już zapomniałem trochę, jak się w tej grze jeździ, powiem wam szczerze. No dobra. A, zapomniałem, że tu nitro jest. O! O kurczę, teraz nieźle prują. Nie wiem, czy ich dogonię. Dogonię, spokojnie. Mam tak podrasowane auto, że tutaj chyba nie powinno być problemu. I Ford GT z paskudnym spoilerem. W ogóle nie wiem, jak twórcy gry mogli przetunigować właśnie takie auto. Nie podoba mi się strasznie, no ale nic nie poradzę na to. Ale za to Skyline wygląda ładnie. Okej, i mamy tutaj metę. Udało mi się wszystkich wyprzedzić. Mój samochód nie jest z tego specjalnie zadowolony. Ale na szczęście nie muszę się tym martwić. Dobra. Tutaj jakieś rzeczy, bo nie ogarniam jeszcze tego, co tu się pokazuje, jakaś wielka tabelka po tym całym wyścigu, ale dobra. No tu jeszcze jakieś drobne lagi są w naszej cutscence, ale myślę, że to będzie naprawione. Już w finalnej wersji gry. W ogóle co jest fajne? Tym razem jak zacząłem sobie grę, to pojawiły się od razu ustawienia graficzne, wszystko do zrobienia na samym początku, zanim jeszcze mogłem zacząć grę. Więc to jest bardzo fajne.
fajna sprawa, bo w niektórych grach czasami uruchamiają się gry w rozdzielczości 800x600 i jakieś głupie cutscenki są na początku. Nie można sobie w ogóle nic ustawić, to mnie strasznie wkurza. O! Co tak rzuca? Właśnie nie wiem. Aha, chwileczkę. Czy tutaj mogę wejść sobie do ustawień? W tym momencie. Options. audio, właśnie, muzykę sobie ściszę. No, to mi jest niepotrzebne do życia. Okej. I weźmiemy sobie controls. Właśnie, tutaj jest, widzicie, to ustawienie. Tutaj jest liniowość przyspieszenia. Znaczy, w sensie gazu, tak? Ciekawe, co to jest. Dead zone. To niech będzie sobie na tym. Speed factor. Czyli chyba czułość, tak? Liniowość sterowania. Chwileczkę. Speed, czyli to jest duże chyba. Nie mam pojęcia. Tutaj damy sobie tak. Liniowość mała. Ja chcę chyba dużą liniowość. Bo... No nic, zobaczymy jak to będzie się spisywać. Może akurat będzie lepiej. Nie wiem, zaraz to przetestuję, szczerze mówiąc, teraz na tym zakręcie na przykład. No dobra, niech sobie na razie tak zostanie, zobaczymy. Będę testował różne ustawienia i zobaczę, które będzie dla mnie najlepsze, tak? Fajne to jest właśnie, bo sobie można niektóre rzeczy dostosować. No mi się właśnie bardzo podoba w tej grze. Okej. We have a budget for this operation, Alex, but it's limited. I've given you enough cash to buy and set up your first ride. Spend it wisely. After that, you'll have to fund upgrades yourself. They're all available to test drive, so take them for a spin if you're unsure. Okej, okay, no i jesteśmy w garażu. Mogę wybrać swoje pierwsze auto. Showroom, właśnie o to mi chodziło. Chevrolet Camaro SS, 370, Mustang GT, który bardzo mi się podoba i fajnie się spisał w poprzedniej becie. No i Dodge Challenger SRT 8. Czy na wszystkie mnie stać? Na wszystkie mnie stać. 57 tysięcy mam. I którego by wziąć? Bardzo mi się podoba zresztą te Camaro. Mogę je sobie wziąć na jazdę próbną i tak zrobimy. Okej. Jak myślicie? Nitra tu jeszcze nie ma, ale bardzo ładna sylwetka. Podoba mi się w tym samochodzie. Zobaczmy kokpit. Aj, kokpit... Kokpit nie za ciekawy, powiem wam szczerze. Taki sobie, powiem. Ha. Ale prowadzenie jest spoko. Wydaje mi się, że jest trochę lepszy od tego Mustanga, którego miałem poprzednio. Ale to mogą być złudzenia, no bo jednak dawno nim nie jeździłem, tak? I bierzemy sobie Nissanka. Chodź Nissan. Mogę go kupić w ogóle? Mogę go kupić. Buy. Glue credits. Ciekawe jak to będzie z tymi kredytami. Ile będą kosztować, jak się będzie je kupować. Czy warto będzie je kupować. Zobaczymy wszystko, prawda? Super. No i zajeżdżamy do pierwszego tunera samochodowego i załaduję sobie tutaj pierwszy ten pakiet. No i zobaczmy jak to będzie wyglądać. Select kit. Poziom pierwszy. Czy to już się... A. Prepaid. Zobaczmy. Ej, już założony czy jak? Chwileczkę. A nie, dobra. Już cię wystraszyłem.
Okej, okay, no dobra, no to sobie już to założyliśmy, a teraz właśnie, chcę sobie go obejrzeć, jak on wygląda. Oj, chyba nie będzie mi się podobał. Zderzaki mi się nie podobają, jak cholera. Przede wszystkim kolor. Wcześniej nie zmieniałem tych kolorów, a tym razem sobie, czyli nie, zmieniałem, ale dopiero później jakoś. Chcę sobie na czarno. O, właśnie, tak. Co? Takie drogie? Pieprze, to nie kupuję. Już chyba wiem, dlaczego nie kupowałem. Właśnie. Ten zderzak mi się nie podoba. A to kosztuje niewiele i dużo, dużo zmieni, więc warto go sobie wymienić. Aha. Wcześniej był taki, zobaczcie, no masakra. I tutaj jakie LEDy po bokach, fajnie to wygląda. A ja sobie dam. A dam z tymi LEDami, co mi tam. Tylny, zobaczmy. Ten wygląda kozacko. Tego chyba nie mogę. No. Progi. Takie. I takie. Te są ładniejsze. Zdecydowanie. Kurczę. Felgi. Oficjalne. Jakieś drogowe. Offroad. Offroadowe mogę tu zapieprzyć też. Nieźle. Ile to kosztuje? O kurde. Trochę kosztuje. Exotic. Co to? Vintage Racing. Okej, okay, co jeszcze mamy? Oficjalne racing. No jest kilka gatunków tych felg. Nie, te tu nie pasują chyba. Egzotyczne, ciekawe są. Jezus, ale zajebiste. Te sobie zapieprzę. A chwileczkę, a są może inne rozmiary? Zobaczmy sobie demonstrację. Ej, obróć się kamerka dobrze. O, właśnie. I co myślicie? Niespecjalnie, co? A te? Jestem ciekawy. Biorę! Co mi? 18 tysięcy. A, dupa, raz się żyje. I spoiler. Okay, ready for this? Please. No showboating. You've got to finish in first place. No i startujemy. Nie wiem, czy ja tu będę miał mojego kolegę. O, jest! Zaprosiłem jednego z graczy, który był w mojej sesji. Bodajże może to być któryś z widzów. Nie kojarzę go w każdym razie, żebym go dodawał do listy znajomych. A może i dodawałem, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie udało mi się go zaprosić do mojej załogi. No i teraz możemy się razem ścigać. Ciekawe, czy widział już mój samochód, a raczej moje felgi. No ale widzicie, że synchronizacja jest całkiem spoko. Ten właśnie pojazd z przodu to jest gracz, jakbyście nie zdążyli zauważyć. Także wygląda to nieźle. W poprzedniej becie widzieliście, że no, ta synchronizacja nie wyglądała dość dobrze, tak? Potrafiło tam szarpać, lagować i tak dalej. No teraz, może to jest też i przez to, że teraz mogę mieć lepsze połączenie z internetem. Cholera jasna, ale się rozbiłem. Nie mogę z tych feld, przegięcie. Ja tu muszę wygrać, ej. A jak przegram? Ale nie, to jest misja... What? Czego ja się odbiłem? To jest misja kooperacji, więc... Chyba musimy tutaj wygrać razem, w zespole jakby. A właśnie, ciekawe, czy w tej becie zostały już włączone zawody gracze kontra gracze. Czyli PvP.
Okej. Okay. O, 20 sekund mam. Nie, 30. O, już 20. What? Ale chyba zdążę. Jest! Udało się. Ukończyliśmy na pierwszych pozycjach. Świetnie. Mogę popchnąć fabułę do przodu. No nie, skończyłem drugi. A też ma ładny samochód, ten Nexus. Lepszy, szybszy, tak? Ojej. I nic jak się. Dobra. Okej, na dzisiaj to by było tyle w sumie, jeśli chodzi o The Crew. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie.